Siemaneczko, widzowie, z tej strony Merki Hacker, witam was. Dzisiaj, można powiedzieć, wystąpiła pewna sytuacja. Mianowicie, już wam pokazuję, Radek vs. Osi chcą statki stopnie zniszczyć, czy zaczęli pisać to Maj. Zaczęli normalnie pisać to Maj. Że to niby to nie ja, i że w ogóle. Za przypomnienie podam wam datę, która jest dzisiaj. Bo Radek już napisać Maj, że to nie jest rok temu. O, macie jeszcze raz rok. To jest, mam tutaj dokładniejszą datę robienia tego odcinka. Więc o co chodzi? Już wam mówię. Kanał mi usunęli, już niedawno. 4 sierpnia kanał poszedł, czyli tak wieczorem. 2000 subskrypcji poszedł, znowu raz to mi w ogóle. I przymilowałem bananek, taki kanał kiedyś miałem na Merki Hacker. Tutaj macie wszystko, co Radek napisał. Lol, fake konto. Pokopiowane szoty tylko, a nie jego kanał. Tutaj sobie już wraz z Osi opniesili sobie plan, żeby kolejny kanał poszedł i że jestem na wakacjach, nie ma o tym otopa i w ogóle niczego nie mam. To będą pisali to każdego mojego znajomego i wraz to Maj, która mi najbardziej ufała i do ich najbardziej bolało. Że mi ufa, pomimo tego, że pokazywali dowody, filmiki nagrywali. I ona nadal mi wierzy. Wierzyła. To niedawno. I tak sobie wymyślili, sobie sprytny plan. Wymyślili sobie sprytny plan. O. No i wpisałem, że nie ma wierzyć Wodkowi i Osiemu, że nie ma wierzyć. Że tylko mi, bo nagrałem odcinek. Specjalnie nagrałem na szybko odcinek. Żeby tylko był. O. Ja będę czytał Radka wiadomości. Widzisz teraz. Nawet zmienia nick itp. Bo tutaj zmieniłem sobie bananek na Merki Hacker. Nie uwierzyła. Ten gwiazd to nieściągnięty XD. Że on coś wam pokaże. O, macie tutaj odcinki. Reklama tam. Nie wiem, dlaczego reklama się pojawiła się na tym filmie. O. Rok, kurwa, temu. 23 marca 2021. Czyli ponad rok. Jakbym mógł ściągnąć film, który ma jeszcze roki zrobić, żeby zamiast, powiedzmy, dzisiaj, czyli 9 sierpnia 2022 pisało, nie wiem, 23 marca 2021. Tak się nie da. Więc jak? A tej filmy bardzo skupiłem. Mam na dysku w komputerze. Na chwilę raz pokazywałem na live'ach. Mam też wszelkie shotsy. To na moich serwerach wysyłam linki. To shortsów, które pobieram z komputera. Tak mi się łatwiej. I wam pokazuję dalej, co jest. To wam pokazuję. Bo tej. Zobaczymy, że mi odciskali dawne konto, to napisałem. Jest mojego głównego konta, ma imię i nazwisko. Tutaj wierzyła, że o, zobaczyła, Radek wyjaśnił tutaj wszystko, że tutaj manipuluje, że kłamie. To zobaczyła. Tutaj pisałem. Radek, to mi napisał ok. BTW. Sporo używa multiaków, ta osoba, co się pod hakera podszywa. Tutaj na pewno plan sobie jakiś tutaj wymyślili sobie, żeby jakoś zdobyć jej wierność i zaufanie do nich, żeby później jak najbardziej mnie zniszczyć i pokazać, o, mamy je, mojej mamy, hakera przed opaskiem mamy. O, teraz haker jest nikim. No właśnie, to jest jedna rzecz. Tutaj normalnie pisałem. Po to sobie nawet pisałem. O.
Nie manipuluję. Dałem dowód, że nim nie jesteś. Nie podał. Nie podał żadnego dowodu, żadnego argumentu. Argumentem jego to jest to, te jebane kłamstwo. To jest tylko jebane kłamstwo. Tutaj jest naprawdę dużo tego. Tylko tyle masz do powiedzenia. Daj to, czy nim jesteś, a nie kopiowanie filmy dałeś. 10 dni temu. Zwiastun kanału Ponad Rok. To już musi być na rzeczy. No i pokazałem twarz i w ogóle. I naprawdę. O. Ot, ten kanał zgłaszajcie. Ten kanał, bo to jest kanał fejkowy. To nie jest mój oficjalny kanał, tylko kanał fejkowy. I Osi skopiował nawet mój film. Nie wrócę do domu, to ten kanał pójdzie i zostanie strajka. Szkoda, że nie oświecił to na główny kanał. A na pewno stworzył nowego maila, żebym mógł tracić sobie tam kanały. To nie jest... To jest kopiowany filmik. Naprawdę, jeszcze chyba 15 minut po nagraniu mojego filmiku skopiowali. To jest dedykowany filmik Mai, że jestem cały, że nic mi nie jest, że po powrocie z wakacji zacznę nagrywać. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach Elo.